Pewna kobieta mieszkała w leśnej chatce zupełnie sama, jeśli nie liczyć jej kota i niemowlęcia. Któregoś dnia tak się zdarzyło, że musiała wyjść, ale nie miała z kim zostawić dziecka, a nie mogła zabrać go ze sobą. Gdy tak, bardzo zmartwiona, zastanawiała się, co powinna zrobić, jej wzrok padł na kota. Kotku, koteczku, popilnuj proszę mojego dziecka, dopóki nie wrócę, powiedziała mu i wyszła z domu. Już chwilę po tym, jak matka dziecka się oddaliła, w izbie nagle pojawił się diabeł. Jak tylko kot go zobaczył, od razu podbiegł do kołyski. Patrząc diabłu w twarz, nawet nie zadrżał. Nie było w tym nic dziwnego. Wiadomo wszak, że koty to jedyne zwierzęta, które nie obawiają się nawet najgroźniejszych spośród złych duchów. Czego chcesz? Zapytał. Przyszedłem po to dziecko. Nie możesz go zabrać, bo ja go pilnuję, odpowiedział wierny kot, a potem zaczął lizać swoją łapę. Jesteś tylko bezczelnym zwierzęciem. Nie zdołasz mnie powstrzymać. A przebiegły kot odrzekł na to. W takim razie załóżmy się. Jeśli uda ci się policzyć wszystkie włosy, które rosną na moim ciele, będziesz mógł zabrać dziecko ze sobą. Jeśli jednak ci się nie uda, odejdziesz precz i nigdy więcej tu nie wrócisz. Dam ci 3 szanse. Umowa stoi? Diabeł nigdy nie był w stanie odmówić, gdy ktoś rzucał mu wyzwanie. Dlatego zgodził się wykonać to, zdawałoby się, tak łatwe zadanie. Od razu przystąpił do liczenia włosów na ciele kota, a robił to bardzo uważnie. 1, 2, 3... I nagle pod oknem rozbrzmiał świergot jakiegoś ptaka, co tak rozkojarzyło czarta, że stracił rachubę. Straciłeś już 1 szansę, zauważył kociak. A rozzłoszczony diabeł zaczął liczyć od nowa. 100, 200, 300. Aż to nagle, przez otwarte okno, wpadł do środka podmuch wiatru i potargał kocią sierść. A wtedy diabeł pomylił się po raz drugi. To była twoja druga szansa, poinformował go kot. Zdenerwowany diabeł po raz 3 zabrał się do liczenia i poprzysiągł sobie, że tym razem nie pozwoli, by cokolwiek odwróciło jego uwagę. 1 milion, 2 miliony, 3 miliony. A wtedy kot delikatnie połaskotał go ogonem w nos i diabeł kichnął tak mocno, że podmuch strząsnął kilka włosów z grzbietu zwierzęcia. Straciłeś swoją ostatnią szansę. Teraz opuść ten dom i nie waż się tu wracać. Diabeł, gdy dotarło do niego, że przegrał, wpadł w straszną furię. Nie był jednak w stanie nawet dotknąć dziecka. A stało się tak, ponieważ umowy z czartem nie da się złamać. I dotyczy to obydwu stron. W końcu diabeł musiał więc odpuścić i odszedł, złorzecząc kotu. Zanim zniknął, poprzysiągł mu, że któregoś dnia uda mu się zgadnąć, ile zwierzę ma włosów, a wtedy jego zemsta będzie straszna. Gdy matka niemowlęcia wróciła do domu, przytuliła i ucałowała swoje maleństwo, a kota czule podrapała za uszami, dziękując mu za to, że tak dobrze zajął się dzieckiem, choć nie zdawała sobie sprawy z tego, jak wiele mu zawdzięcza. Od tego czasu wszystkie koty ciągle zrzucają z siebie trochę sierści. Robią tak, by nikt nigdy nie mógł policzyć, ile właściwie mają włosów. I dopóki nie przestaną, diabeł nigdy nie będzie w stanie pomścić doznanej zniewagi.